piękny w Warszawie. Uprawiam malarstwo, grafikę. Te obrazy są bardzo lapidarne, ponieważ wyznaję zasadę, że sam po sobie. Najwyższą formę ekstrawagancji jest prostota. Sztuka to jest odejmowanie. Moje malarstwo to mały kosmos ludzki, małe światy zastygłe w niezłomnym trwaniu. To poetyka surrealna, metaforyczna. Obrazy moje można odczytywać w dowolny sposób. Żadna interpretacja nie będzie błędem. Nie odtwarzam natury, ale kreuję swój świat. Zależy mi, by obraz miał swój własny język, nieprzekładalny na język słów i by emanowała z niego tajemnica trwania. Bez tajemnicy nie jest możliwa ani idea, ani świat. Lubię motyw kuli. Jest to najdoskonalsza forma, jaką znam. Z kul w skali makro jest zbudowany kosmos. Z kul w skali mikro jest zbudowany atom. My jesteśmy zbudowani z miliardów atomów. Hipokrates powiedział, życie krótkie, sztuka długotrwała, czas bezwzględny, doświadczenie zawodne, ocena trudna. Tak o sobie samym pisał pan Włodzimierz Ferechowicz. Jak Kraków się panu wpisał w życie? Zawsze lubiłem Kraków, tym bardziej, że całe życie jeździmy do Zakopanego przez Kraków i zawsze się, nigdy nie omijamy Krakowa, zawsze w Krakowie się zatrzymujemy, ponieważ jest to moje jedno z najbardziej ulubionych miast na świecie, powiedziałbym, nie tylko w Polsce. A co jest takiego szczególnego dla pana w Krakowie? No oprócz piękna, to jest niepowtarzalna atmosfera, która tu Kraków ma w sobie. Teraz wypowiedź pani profesor Marii Szyszkowskiej. Malarstwo Włodzimierza Terechowicza znamionuje siła wyrazu. Jego obrazy porywają do czynu. Mam tu na myśli te, które mogłyby z powodzeniem pełnić rolę artystycznego plakatu. Bogactwo osobowości tego malarza sprawia, że powołuje do życia także obrazy surrealistyczne. Mają oczywiście odrębny charakter, pobudzają wyobraźnię i wydają się z pogranicza snu i jawy. Z pozoru mogłoby paść uzasadnione stwierdzenie, że jest to malarstwo przeintelektualizowane, zwłaszcza że symbolika wybranych obrazów wskazuje na poczucie odpowiedzialności Włodzimierza Terechowicza za ludzkość. Malarz ten ma świadomość upływu czasu, nieuchronności tego procesu i odnoszę wrażenie, że skłania odbiorców swoich dzieł do tego, by nadawali możliwie głęboki sens temu, co przemija, mimo że przemija. Dragon fatto non ho canto, canto a noi te. Seria no meu povo trago prato no meu canto amoria tenho saudades de mim na wędrówkę, od tego właśnie jabłka rozpoczynamy wędrówkę po tejże wystawie. Z własnej woli, ze śpiewnym celu łoskotem, z jabłoń na murawę spada jabłko białe. Łamiąc w drodze kolejno gałęzie spróchniałe, co w ślad za nim spóźnione opadają potem. Chwytasz owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady
i podajesz mym ustom z miłosnym pośpiechem, a ja gryzę i chłonę twoich zębów ślady, zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem. Dziękuję bardzo. Oh.